W porządku, to co robimy? Daily challenge? Na hardzie. Ale tylko zobaczymy, co nam wylosuje. O. Nie zrobimy tego w życiu. Nie, bez sensu. Głupie wylosowałem. Trudna plansza i głupie te. To jest strata czasu. Zróbmy zwykłą misję. O, nowe mapy dostałem, ale nieźle. Ile tych map jest w ogóle? Co ja w ogóle dostałem? Czemu ty nie mam przejrzniętych tych misji? Przecież ja je przechodziłem. Dobra, to są dla początkujących mapy, dla leszczy, a tu są intermediate, czyli dla średnich. A są jakieś dla trudnych? Advanced. O nie, to trudne. Ty, to ja to zobaczę sobie. A zobaczę tą kryptę. Na hardzie przejdziemy tą kryptę, zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy nam się uda. Jaka muza się w ogóle włączyła w tej grze, nawet nie wiedziałem, że taka jest. I też nie wiem w ogóle, gdzie te balony idą, bo one co, idą tu w prawo, tu w lewo i co dalej? A, już wszedł, no to ładnie. Oj, przepraszam. O kurczę. Problem będzie z pułapkami, bo te pułapki się nie będą stawiać w ten. Wydaje mi się, że tego nie przejdę. Ja postawię na dwóch inżynierów. Może piana rozwiąże sprawę, zobaczymy. Naprawdę taka muza jest w tej grze? Przecież jakiś hard rock idzie. Że to dlatego, że jestem na cmentarzu. Jak myślisz, brodaty? Może. A rzeczywiście ta plansza jest trudna, no bo jeśli... są dwie ścieżki, to... no to jest trudno. Myślałem kiedyś o takim materiale, o tych o grach Tower Defense, bo też mnie to strasznie kręci. One są najlepsze wtedy. Ale najbardziej to mnie kręci jednak ten Dungeon Defenders. Tak? No naprawdę jest dobry? Czy wiesz co, on jest na multi? Taki... tak, to jest multi. On jest trochę taki indykowy jeszcze, nie? Czyli powiedzmy, nie wszystkie feature jeszcze są, ale kurde, gra się fajnie, przyjemnie. Ale co, on nie jest już wydany? No to jest taki early access, ta dwójka. Ale jest okej. Okay. W sensie, że jest warty kupienia tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jak ktoś lubi ten gatunek, to warto, nie? No jakbyś dobra, grał, to mam typa, który też by grał często z nami. Ostatnio graliśmy w Runic with Rifles na deathmatchu z nim. Tak. Ludzie, musicie brodatemu zapodać linka do grupy, bo on nie używa w ogóle Facebooka i on nie wie, co się dzieje i nie jest w stanie uzupełnić komendy grupa. Dobra, zaraz. Do tajnej grupy, ale napisz, że ona jest tajna, wiesz? Tam trzeba napisać, że jest tajna, żeby nikt nie zdradził sekretów jej.
Dobra, co to za pianki? To jest taka piana, która powoduje, że wszystkie balony można rozwalać. Kurde, nie wiem, czy dam radę, zobaczymy. Jak na razie wszystko ładnie pęka, ale będę potrzebował dwie pułapki, jednocześnie super małpy muszę postawić. Nie wiem, czy dam radę. Tu się bez łodzi podwodnej tej za 20 tysięcy nie obejdzie. Bo ja nie zdążę zabić tych balonów. Ja nie wiem, jak to zrobić. Weź tego linka w jakiś bitli wsać, nie? Tak, wiadomo, on będzie za długi. Ten z grupy Steam zresztą też by można było, on też nie jest no tam zbitlizowany, a jest taki krótszy. Że go skracam. Fajne jest to, że nie widać w ogóle balonów, które strzelam, nie? I teraz jak ktoś nie zna tej gry, to się zastanawia, Boże, co on strzela tam? Przecież tam nic nie ma. Tak naprawdę jest, tylko wy nie widzicie. No dobrze, na prawo poszli. Piana, kurczę, pierwsza klasa, powiem wam. Dobra, stawiam pierwszą super małpkę. Nie wiem, czy nie powinien zwolnić trochę gry, bo zaraz coś przeleci mi przez te paczki. Czwarty level, zaraz będzie szedł balon duży. Na 46, nie? Podaty, nie? Nie, nie grałem w małpki. Z chyba tego Dungeon Keepers odpalę zaraz. Muszę zobaczyć, co się pozmieniało, bo ostatnio był jakiś milestone patch. Wiesz, raz na miesiąc taki wielki patch. Nie wiem, czy zdołam zabić tego balona, kurczę. A co jak przegram? Wszystko taki kawałeczek, żeby go zabić, naprawdę niedużo. No i nie dałem rady. Ach, rzeczywiście to jest trudna plansza, o ja.
O, naprawdę? A spróbuję. Dobra, mam. Powtarzam tą rundę z dodatkową kasą. Pierwszy raz coś takiego widzę. Powiem ci, że za 500 sztuk monet powtórzyłem rundę. Nie wiedziałem, że tak się da w ogóle. Trochę takie oszustwo. Że tu te łodzie podwodne mogą być kluczem do wszystkiego, wiesz? A ja też na stronku stawię. Co tu zrobić? No, trochę pozmieniaj tego Dungeon Defender, spodoba mi się. Tak. A ja sobie nie wyobrażam przejść tej planszy po prostu. Chore to jest jakieś. Nie wiem, jak to się stało, czemu one nie strzeliły do tamtego? Dobra. Powolutku muszę grać. Czy będziemy jechać ostro z GTA 5? Nie no, myślę, że będziemy dużo grali w GTA, bo tam chyba jest wesoło w tym GTA. A ci strzelają, czy nie? Kurczę, powoli to muszę przechodzić, bo naprawdę.
wsadzę, to już nic na to, może piracki statek też nie. Powolutku, ulepsz tą łódź pod wodą na środku. No jeszcze się nie opłaca, bo ona w sumie... No i przeszły. Kurczę, a za continue za ile? Za 500 znów. No ja już tego nie zrobię. Ja jeszcze spróbuję, dobra, niech będzie. Dam radę jeszcze, czy nie? Dam radę jeszcze. A, nie mam pieniędzy. A, moi drodzy. No nic, nie udało nam się. Nie udało nam się tego zrobić. To już jest trudna plansza. Trzeba jakoś te balony tam łapać po drodze, ale nie mam pojęcia jak. O, kolejny ten. Może jeszcze jakąś misję specjalną zobaczymy. $50,000, żeby zniszczyć 50 Moabów? Co jest najlepsze na Moaby? Dobra. Nie wiem, czy super małpkami to chyba nie przejdzie, wiecie? Aj, kurczę, nie zagapiłem się na tego. Dwa razy super małpka i wioska, to chyba też nie przejdzie, wiecie?
zobaczymy, może się uda. Aj kurczę, nie, to przez tych inżynierów mi poprzechodziło. A tak ogólnie nie było najgorzej. To jeszcze raz, jeden inżynier, dajmy na to. Tu, a jeden tu, nie? Dobra. Kurde. Już miałem 7000, żebym mógł drugiego postawić, tylko za szybko to idzie trochę. Zróbmy tak. Wioska. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Jest, chyba się udało. Jest, udało się. Haha, zrobiłem to, dobra. Przepraszam, że się nic nie odzywałem, ale się musiałem mocno skupić. Słysz, bo na początku dawaj armaty żółte, a potem dawaj... Nie, nie, to było dobre. Trzeba było po prostu tą kasę w ciągu gry wykorzystać, wiecie? Która nam spływa tam. To trzeba było szybko klikać. Dobra, moi drodzy. Kończymy małpeczki.